Siemaneczko, pokażę to po dzisiejszej aktualizacji. Dodali nową furkę, wrzucę to modowanie z auta na auto. No potrzebujemy znajomego z samochodem, my, samochód, dawcy, no i gdzieś w garażu samochód, który będziemy sobie chcieli zmodować. Przerzucić mody z tego auta na tamto. Tego glitcha na pewno już widzieliście na innych kanałach, na pewno u Bucha był, jak tam wrzucić koła, no zmodować samochód czy sprzedać darmowe LEGI za 200-300 tysięcy. Standardowo rozpoczynam, jesteśmy w tym, na tym torze wyścigowym, całym tam LS Karmi. Rozpoczynamy jak albo my, albo znajomy sprint, dołączamy, czekamy aż on się zwyczajnie zacznie. Tu początek jest taki sam. Tam widziałem Brand Nef, kurwa, jadą debile pod arenę i w bramie garażowej, kurwa, spamują. Na chuj to utrudniają sobie, to ja nie wiem, no Brand Nef, niepotrzebnie tylko jechać do areny. Ja tu zrobiłem inaczej, także znajomy nie musi mi opuszczać sesji, tylko modujemy sobie auta we dwóch, jak i my, tak i nasz znajomy, i nikt sesji nie opuszcza. Także rozpoczynamy ten sprint. Wyciągamy telefon, dzwonimy do mechanika po auto, które chcemy sobie zmodyfikować, na które chcemy przerzucić te mody. Wciskamy guzik Y na Xboxie, trójkąt na playu i spamujemy A albo X. Czyli dzwonię po te nowe auto. To czasami wyjdzie za pierwszym razem, czasami za drugim, czasami za dziesiątym. No to jest różnie. Ale przytrzymuję guzik Y i spamuję guzik A. Nie wyszło za pierwszym. To trzymam cały czas Y, spamuję A, aż tam w tle gdzieś usłyszę mechanika. Przyprowadzi auto. Czasami zrespi nas od razu w tym przyprowadzonym aucie, czasami nie. No to jeszcze raz. Przytrzymuję guzik Y. Już jestem w zmodowanym nowym samochodzie. Bomba. Teraz, żebym go zapisał, znajomy by musiał mi opuścić sesję, ja udać się do mechanika. Nie, teraz co robi znajomy, to robi to samo. Dzwoni do mechanika, też wzywa jakieś auto na stratę, kurde, które chce zmodować. No tu jest konto Szymona, druga postać. Bifem robiłem mumię i tego, kurde, wielką stopę, to tam nie ma nic. Bukaner od białego i darmowe LEGI. Ale robi to samo. Dzwoni do mechanika po auto, które chce zmodować. Trzyma ten guzik wciśnięty Y na Xboxie. I spamuje literkę A. To jest Xbox, trójkąt PS4 i trójkąt. I było słychać mechanika. Nie zrespiło go w LEGI. To przytrzymuje jeszcze raz. Bang. Auto ziomka z modowane. Teraz, żeby nikt nie opuszczał sesji, jedyne co musimy zrobić, to albo my, albo znajomy przejechać ten sprint, po prostu go ukończyć. Ja tu już resztę pokażę na przyspieszonym, tam nie wycinam, no nie, przyspieszyłem razy 6, starczy. Czyli lecimy. Szkoda, że akurat taka chujowa trasa mi się trafiła, bo prawie 5 km, są niektóre krótsze, no ale mówię, zwyczajnie. Zmodowaliśmy furę, znajomy zmodował furę, jeden z nas niech jedzie, przejedzie ten sprint od początku do końca, ukończy go i nikt nie musi opuszczać. Obaj mamy zmodowaną furkę, wtedy sprint się kończy, wjeżdżamy czy to do zwykłego mechanika, czy wracamy do tego mechanika w tym LS Karmit. Obaj mamy zmodowane auta, także jest bomba, nikt nie musi opuszczać sesji, możecie modować sobie we dwóch. No jedyny minus jest tego glitcha, że pojedynczo trzeba modować pojazdy, a nie tak jak to było w przypadku poprzedniego, tam, że zabijaliście się buzardem, chociaż też jest działająca metoda, ale to pokażę może w najbliższym czasie. To tyle z mojej strony, pozdrawiam, elo.